po raz 10 w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie odbył się coroczny opłatek samorządowy. Marszałek województwa, wojewoda, prezydent Tarnowa, posłowie, burmistrzowie, wójtowie i radni niemal wszystkich opcji politycznych w jednym miejscu. Dzieje się cały czas, także w naszym programie. Może go dotknąć, może w nim uczestniczyć. Dzięki temu, że Syn Boży stał się człowiekiem, nastąpiło to niezwykłe zbliżenie, jedność Boga z każdym człowiekiem, szczególnie w osobie Najświętszej Maryi Panny, kiedy nosiła Jezusa Chrystusa pod swoim sercem. To maksymalna bliskość. Przed chwilą prowadzący zaprosili nas do tego, byśmy wzajemnie się do siebie zbliżyli. Choć o to zbliżenie w tym roku było wyjątkowo trudno, wśród życzeń składanych sobie nawzajem nie dało się nie odczuć, że kampania wyborcza właśnie wystartowała, a polityczne podziały na górze zeszły na niższy szczebel. Życzę też Państwu, aby kolejny 2018 rok, jak niektórzy mówią, rok wyborczy, bo to rzeczywiście wybory samorządowe, przecież wielu tu obecnych w tych wyborach będzie startować. Nie oddamy samorządów, mówił z kolei marszałek Jacek Krupa i apelował o grę fair w zbliżających się wyborach. Samorząd terytorialny to był i jest najlepszy projekt wolnej Polski. Znaczy, w dużej mierze Polska tak się zmieniła, że dokonano decentralizacji zarządzania, wdrożono metodę pomocniczości, dano podmiotowość samorządom i to wszystkim z trzem stopniom, czyli gminom, powiatom i województwu. Bo samorządy, które są bliżej ludzi, bliżej problemów, rozwiązują problemy szybciej, łatwiej i taniej. I wszelkie działania zmierzające do tego, ażeby tą podmiotowość odebrać, ażeby ograniczyć autonomię, są szkodliwe dla państwa, ale wszystkim szkodliwe dla ludzi. O wzajemny szacunek apelował także prezydent Roman Ciepiela. Polityczne akcenty na spotkaniu opłatkowym ewidentnie wróżą gorącą temperaturę politycznego sporu w zbliżającym się okresie kampanii do wyborów samorządowych. Julita Majewska, z Wami TV. Aż 9 certyfikatów dostępności prac i zaangażowań, które zostały ukończone w trzech kategoriach. Ratusz, Muzeum Etnograficzne i Galeria Panorama otrzymały po 2 certyfikaty, a siedziba Rynek 3 otrzymała 3 certyfikaty z zakresu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku oraz ruchu. Jest realizowany projekt, który został zaanimowany przez Urząd Marszałkowski, którego celem jest zwiększenie dostępności instytucji publicznych, także i takich jak muzea, dla ludzi posiadających rozmaite niepełnosprawności. My bardzo poważnie podeszliśmy do tej sprawy. Ja przypomnę, że Muzeum Tarnowskie było przez pewien okres czasu jedynym muzeum, w którym jest pracownik, który językiem migowym w ratuszu może opowiedzieć o wystawie. W celu uzyskania certyfikatów muzeum podjęło szereg działań. Począwszy od zorganizowania wjazdu na nasz podcień tu w Rynku 3, a skończywszy na pewnych pracach związanych właśnie z dostępnością dla ludzi niesłyszących. I w efekcie uzyskaliśmy 9 certyfikatów dostępności dla ludzi, którzy posiadają rozmaite niepełnosprawności. To jest dobra rzecz, dlatego że po prostu musimy być otwarci także na tych, którzy nie zawsze mogą, czy też nie zawsze samodzielnie mogą się znaleźć w takich miejscach, które powinny być dla nich także dostępne. Zwiększenie dostępności Muzeum dla Osób Niepełnosprawnych realizowane było w ramach projektu Małopolska Kultura Wrażliwa. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Tarnowska Straż Miejska już po raz drugi w tym roku przeprowadzi akcję pod nazwą Amnestia Mandatowa. Każdy, kto w piątek 22 grudnia zgłosi się do siedziby Straży Miejskiej, może liczyć na abolicję, czyli zastąpienie kary pouczeniem.
trwają prace wykończeniowe przy Szopce Bożonarodzeniowej w klasztorze Bernardynów. To jest okres chyba najgorętszy, choć te największe prace już zostały wykonane. Teraz już tylko kwestia takich prac wykończeniowych. Właśnie teraz zakładam jeszcze oświetlenie w szopce, żeby wieczorem, jak już będzie ciemno, żeby było cośkolwiek widać. No tak jak mówię, wykończenie i przywóz zwierząt. Uroczyste otwarcie szopki odbędzie się w Boże Narodzenie, czyli w poniedziałek o godzinie 9. Organizujemy, przynajmniej jak do tej pory, udawało się z różnymi tutaj perypetiami, ale udawało się i to już jest, ta szopka to już jest bodajże 12 albo 13. Także to już jest, jest taka tradycja. Prace rozpoczęły się na początku listopada. Zakończą się w najbliższą sobotę. Wtedy już będzie można obejrzeć żywą szopkę.